było takie zapotrzebowanie, o tym już żeśmy myśleli od dawna. No i w tym roku udało się doprowadzić do finiszu i od września takie miejsce funkcjonuje u nas w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Przyznaje burmistrz Strumienia Anna Grygierek, a mowa o bawialni. Rodzice czy opiekunowie już nie muszą zastanawiać się, co zrobić ze swoimi pociechami, wychodząc na wydarzenia kulturalne do ośrodka w Strumieniu. Udało nam się wygospodarować środki z budżetu gminy na przygotowanie takiej bawialni, także te osoby, które będą uczestniczyły w wydarzeniach, będą mogły w tym czasie zostawić pociechy w bawialni. Tam będzie animator, który będzie się opiekował tymi dziećmi. No i to jest następny krok w kierunku zachęcenia do tego, żeby to miejsce odwiedzić, żeby tutaj spędzić czas. Też już w tej chwili przy okazji różnych koncertów, które się dzieją, czy różnych wydarzeń, również jest otwierana kawiarnia. Także już przed koncertem pół godzinki można przyjść tutaj, pobyć troszeczkę ze znajomymi. Nowe takie ciekawe możliwości się pojawiły. Bawialnia będzie czynna tylko na czas wydarzeń organizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.